Cześć, witajcie ponownie. Kontynuujemy naszą przygodę w serii Zagrajmy Disciples 2. Wiecie, jak tutaj patrzę, ten nasz pustelnik jest tutaj bardzo ostro poniewierany, więc sobie go przełożymy. I spróbujemy to w jakiś inny sposób ułożyć. Mamy 475 many. Ty tam będziesz wracał do siebie. To tak, ty. Tu coś do nas leciało. Nie wiem, czy tutaj... A mógłbym tu przejść. To źle zrobiłem w takim razie. To podniesiemy sobie poziom na was. Szybko was machniemy. Coś nam dali. Life Potion. Teraz tak, ty kolego, będziesz szedł tu. I z tym Krakenem się zmierzymy. Z Krakenem będzie o tyle łatwiej, że... Teraz sobie rzucimy pancerz do tego krakena i w końcu będzie nam przybywało. Rzucimy pancerz na siebie. Ice Shielda, proszę bardzo. Rzucimy sobie jeszcze pancerz. Ok. I teraz tak. Na pewno będzie tu tego. Masz trochę więcej, ale masz słabiej pancerza. Ty masz 85 pancerza, więc jedziesz tym do przodu. Teraz tak, ty masz 60, ty masz 77, czyli ciebie tutaj pustujemy. I tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 59. Troszkę ta, to zmniejszenie inicjatywy na mnie wchodzi na tych trzech pustelnikach. Dobra, 19 to w zasadzie może być. Mało brakło. Okej, okay, ten już nam awansował 3 razy. W zasadzie ja nigdy nie grałem na tego kusznika. No ale teraz... Ty sobie pojedź tutaj. Ty cioraj tu. Jak się uda, to tu nawet postawisz różdżkę od razu w następnym dniu. Tam bym się chciał przebić, naprawdę. Postaw tu różdżkę. Ok, jeżeli mi się uda, to bym się tutaj chciał przebić do miasta. Nie da rady. Ale tutaj możemy podjechać. Rzućmy sobie 2 razy to leczenie. Nie wiem, czy to leczenie jest bardziej opłacalne. Tutaj jest Alderik, tutaj z wami bez problemu. Więc rzucę sobie może pancerz i się potem cofniemy. Mam nadzieję, że w tym odcinku to już się... Wy to w zasadzie nic nie zadacie obrażeń. 106, 104, 185, czyli damy ciebie do przodu. I zobaczmy, jak to się tu skończy. Skończyło się tak, że masz 81, ty masz 106. Czyli nadal przełóżmy was tu. I co? Podjedźmy sobie tutaj może dalej. Tu się coś pewnie wydarzy. Rozmowa. Okej. Okay. Coś tu się dzieje. Aha. Czyli... Okej, okay, dobra. Czyli dobrze się działo. Nie za dobrzy jesteście. Gdybyś był wyższy, jakbym mógł to zabudować, to byś miał wyższy poziom. Tak mi się wydaje. A ty co tu masz? Okej. Okay. Czyli teraz tak. Nasz żołnierz tutaj wbija. Muszę oczyścić. Okej, okay, to teraz uleczmy się. Uleczmy się, nie wskrzeszajmy. Dobra. Dobrze, że leczenie bohaterów jest takie tanie. Teraz tak. Możemy się tam wrócić. Możemy się wrócić, gdzie wrócimy. Teraz póki mamy tu bazę wypadową, to możemy bardzo szybko działać.
Okej, okay, ty jesteś szybki, ale ja chyba będę szybszy, mi się wydaje. Okej, okay, wszędzie pathfinding damy sobie. Tak, ty kolego, rzucimy na ciebie przyspieszenie na morzu. Jedziesz tu. Okej, okay, teraz tak. Ty czekasz. Ty podnieś sobie to. Okej. Okay. Dajmy ci to. Okej, okay, teraz tak. Ty spokój, ty spokój, ty spokój. Jedziesz dalej. Dobra, tu jest szybka walka. Okej, okay, coś tu się podziało. Tu też będzie szybka walka zaraz. Zaraz tu zrobimy specjalną rzecz. Teraz tak. Nie mogę, ale mogę ciebie zamienić z tobą i ciebie zamienić z tobą. I dobra. I zobaczmy, jak to tu wygląda. Prawdziwa walka. Teraz tak. Ciebie na pewno. Teraz tak. Waszą 60 damy. Tutaj zmniejszenie inicjatywy. 42. Temu damy za 85. 112. Zmniejszenie inicjatywy. Nic to nie wniosło. Ok, środek nie uderzył. 59. Ok. I w zasadzie damy tak. Ten się nie przewrócił. 156. Czyli może być, że jeszcze ich tutaj uleczymy. Co tam jest w tych ruinach? Tutaj poleciałeś. Tutaj poleciałeś, a ja mogę cię gonić. Kurde. Wystań się tu. Dobra. Mimo wszystko rzucimy na ciebie to. I mimo wszystko rzucimy na ciebie to. Mam nadzieję, że dogonisz. Bo dobrze by było, żebyś dogonił. Niestety trochę ci brakło. Niewiele. Ale żeby nie było, że oni tak łatwo coś tutaj poradzą. Żeby nie było, że coś. O, może takiego sobie wywołamy. Ciach, ciach. Tutaj tak zrobimy. Dwarfa jeszcze sobie weźmiemy i takiego dwarfa sobie weźmiemy. Damy ci tu. Nie tak, tylko Tenderfoot byśmy chcieli. Kupić Tenderfoot. Lekko stopy, dobra. I ty tu zostań. Ty się wróć tutaj. Wydałem trochę, co prawda, kasy, ale bez problemu powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, jednego bach. Bach. Okej, okay, troszeczkę. Tak będę wracał się pojedynczo, leczył i dalej. Jedna bitwa na dzień, trochę słabo. Okej, okay, znowu odkryłeś szpiega. Żeby nie było, zaatakuj go. Ja ciebie już nie ma. Uciekłeś. To będę cię gonił dalej. Ty biegnij dalej. A, to w zasadzie nie ma po co. Olej to. Teraz ty, kolego. I tutaj. Ulecz. Ulecz. Wyjdź. Następnego dziada. O-o! To są już takie... Aha, nie. Ten tylko przywołuje. Na tym przywołującym byśmy sobie mogli... Mis, bardzo ładnie. Okej, okay, teraz ja.
Okej, okay, bardzo pięknie. Czy damy ci szansę, żebyś kogoś wskrzesił? Może dajmy ci szansę, żebyś kogoś wskrzesił. 52 masz wskrzeszenie, a ja tu mam... Nie wiem, czy to zaliczyło nam poziom. Proszę bardzo. Levelowaliśmy. Nasz bohater dostał właśnie poziom. I teraz jest zagwozdka, co naszemu bohaterowi dać. Ja bym mu chciał dać pierwsze uderzenie. Tylko czy już my możemy? Okej, okay, nie możemy mu dać. Leczenie nie. Celność też mu nie damy. Zasięg wzroku też nie. Życie albo pancerz. To damy mu pancerz, bo on będzie na początku siedział z przodu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Aha, awansowaliście, okej. Okay. Tutaj jest 107. Więc przełóżmy go. Jak to tu jest? Bez problemu raczej. Okej, okay. Teraz tak. Raz się wrócimy. Tutaj się wrócimy i zobaczmy. Zobaczmy, mnie to tak ciekawi, co tu się dzieje w tej jaskini. Coś tu jest takiego nieciekawego, mi się wydaje. Defender. Okej. Okay. 125, przywoływacz. Mag, Inkwizytor. Raczej bez problemu. Myślałem, że będzie gorzej. Ten tutaj jest jeszcze taki patriarcha. Raczej bez problemu powinniśmy sobie dać radę. Dobrze, przywołaliście sobie dalej tych demonów. Nie będę się już po was wracał. Za mało expa z was jest. Wróć się do miasta tutaj. Uleczmy, kogo możemy. Zawsze to łatwiej, póki mamy kasę. Ty masz 20 pancerza. Czyli ile masz pancerza w sumie? 75. To możesz stać na środku, na dobrą sprawę. Co to była? 30? Nie, to była 15. To znowu była 15. I to znowu była 15. Czyli ogólnie 45. O, to już nie było fajne. To już nie było fajne. Na pewno ty uderzysz wszystkich. To już nie było fajne. 47. 69 zatrucie. Dobijasz mnie. Okej, okay. Dajmy szybką walkę. Okej, okay, zabili nam jednego. Skoro nam go zabili, to my go wskrzeszamy. I robimy niestety ale chodu. Ajajaj. To tak trochę bez sensu. I to tak będzie nas łupało. Mordowaliśmy miksturkę w zasadzie. Teraz by nam się przydały te miksturki, więc... Jeżeli w drugą stronę to też zadziała, a znając moje szczęście zadziała, więc jest trochę lipa. Tutaj się raczej nic nie dzieje. Tego uleczmy. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli to faktycznie tak będzie działało, to lepiej, żebym tam się na końcu uleczył.
Teraz tak. Czy ja mogę sobie opracować czar? Ten czar. Mogę. Czyli już ten pancerz jakoś inaczej wygląda. Dobra, jedźmy. Raz. Dwa. Trzy. Okej, trzy i tutaj szybka walka. Ktoś nam tu umarło niestety. Ale mamy miksturkę, to sobie to wskrześmy i uleczmy. Teraz tak. Możemy. To się uleczymy. Raz. I dwa. Teraz jest pytanie, czy ja chcę tą miksturkę pancerza przenieść dalej. Przydałoby nam się ją przenieść dalej. Teraz tak. Dobra. Rzućmy sobie to tak. To sobie rzućmy. Załatwmy tego. Tylko walką. Okej, ty awansowałeś. I ciebie tutaj możemy zaatakować. Nic nam nie zginęło. Dobra. I puszczamy turę. Jeszcze raz sobie rzucimy pancerze. I w zasadzie mapa jest skończona. Ten tam się rozbestwia. Czy ja to chcę? No to niewiele nam daje. Szansa na trafienie. No to tobie damy. Pancerz tobie, 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 tobie. To wszystko? Czy ktoś tu jeszcze miał pancerz jakiś? Nie ty, ale ty ziom, nie ty ziomek. Ty miałeś pancerz? Nie. No nieważne. Segeric, Elfroy, Gundulf. Teraz tak, rzucimy sobie jeszcze pancerz taki. Rzucimy sobie jeszcze pancerz taki. I mamy tutaj pancerz przeciwko powietrzu. Więc raczej nam nic nie zrobi. Możemy sobie jeszcze rzucić nawet Ice Shielda. Możemy sobie jeszcze rzucić siłę. I możemy sobie jeszcze rzucić Walkirię, to nie. Przyspieszenie też nie. To jeszcze sobie możemy rzucić moc Vitara. No i taką to, oto jednostkami możemy ją mierzyć. No ile macie tam pancerza? 73, 88, 88, 88, 88 i 90. 50 to jest max, więc proszę bardzo. Bez problemu tutaj raczej. Teraz tak, ty masz 65 plus 20. 60, no to ciebie tutaj wzmocnimy. 13 obrażeń. 10 obrażeń. Ochrona. Teraz tak, wszystkich. Dobra, z tyłu nie ma. Ciebie tutaj 71. Okej. I kończysz. Zerujesz. Nasz mag nawet nie uderzył. I tyle, jeżeli chodzi w temacie walki. Jeszcze awansował na 6 poziom. ...379 golda. Coś jeszcze? Tylko gold dostaliśmy. Bragi. Same runy. Okej. Pogadaliśmy. Jata Hali. Dobrze. Mission complete. Okej. Dobra, teraz tak. Na pewno ciebie, Gundulfie, przenosimy.
To przenosimy. Puszkę protekcji na pewno. Tak. Buty podróży. Panel protekcji. Ok. Teraz tak. To. Tak. Będziesz pancerzowany. Będziesz magiem z pancerzem, który będzie stał z przodu. Nieświęte oblężenie. Przekształć 70% Yatahali now took terenu. Nasz teren. Czyli taka mapa raczej na dłuższą potyczkę, dłuższą rozgrywkę. Jak to tu wygląda, jeżeli chodzi? Mamy 9, 6, 7, czyli walczymy przeciwko... Oni są neutralni, a my jesteśmy Maglord i Wojownicy. Dobra. Nieźle. Co my tu mamy? Nowicjusza Dwarfa Osbowmana. Czyli co? Teraz jest pytanie. Ten jednak kusznik nam się sprawdzał. Do kusznika bierzemy. Tenderfoota bierzemy. I co? Idziemy w zwycięski team jak zawsze. Ja to ogólnie zawsze brałem jeszcze... Często grałem tak, że tu brałem krasnoluda. Tu go rozwijałem. Tylko potem jest taki etap gry, gdzie mam tych górali i... Nie, tak będzie korzystniej. Na razie będzie tak. Tym góralem będę... tym krasnoludem będę lawirował. I niech się rozwijają póki co. Ok, czyli możemy w zasadzie to już zakładać sobie, żeby nie było. I tak, różdżka jest, to damy tu, to damy tu. Ja wiem, czy ja chcę tutaj zaczynać ten odcinek, czy sobie zaczniemy może od jutra. Nowa mapa, nowy... Tak jest, co my tu mamy? Tu bez problemu, tu coś tam jest. Tu jest wilczki, wilczki, wilczki. Dobra, zaczniemy w następnym odcinku. Póki co na razie. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, łapeczka w górę pod filmikiem. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału. Zapraszam na kontynuację tej serii. I również na moim kanale pojawiają się też inne serie z innych gier. Jeżeli jesteście ciekawi, w co tam gram, to zajrzyjcie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.